W Olsztynie realizowana jest jedna z największych inwestycji w historii miasta. Budowa linii tramwajowych w ramach projektu Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu na osiedlu Kościuszki. Od czwartku 11 czerwca otwarta dla ogólnego ruchu zostanie jedna jezdnia ulicy Obiegowej od strony Sanepidu. Ruch odbywać się będzie w jednym kierunku od ulicy Wincentego Pstrowskiego do Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, włącznie z wjazdem na ulicę Żołnierską i zjazdem z ulicy Żołnierskiej w kierunku Alei Piłsudskiego. Na drugiej jezdni na odcinku od Alei Piłsudskiego do wiaduktu na ulicy Żołnierskiej wyznaczony zostanie przejazd dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów uprzywilejowanych, zwłaszcza karetek. Na odcinku od ulicy Bartosza Głowackiego do wiaduktu ulica Żołnierska zostanie wyłączona z ruchu. Pozostaną tylko dojazdy do Posesji. Wyjeżdżający z Posesji przy ulicy Żołnierskiej kierowani będą na ulicę Głowackiego. Wszystkich mieszkańców, kierowców, rowerzystów i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się w rejonie budowy. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość. Więcej informacji o zmianach organizacji ruchu na stronie www.bezpieczny-olsztyn.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.